Prosiliście mnie o film, w którym wam pokażę najlepsze busy do Euro Truck Simulator 2 i wam pokażę na przykład takie, 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 takie i takie busy. Film ma dobrą stronę, jak i złą, o tej złej zaraz się dowiecie. A więc zacznijmy od wspaniałego tutaj Mercedesa Sprintera. Ten Mercedes Sprinter, wam powiem, jest naprawdę bardzo fajnym busikiem. Bardzo fajnie się nim tutaj można se polatać. On jest tym starszym takim Mercedesem Sprinterem, ale naprawdę bardzo sobie fajnie radzi, tylko... jakoś coś z dźwiękami mu średnio idzie, ale spokojnie. Jeżeli lubicie sobie taki transport właśnie małymi busikami, to będzie idealny. Drugi, znacznie lepszy i poprawiony, to będzie Ford Transit Megapack. To jest Ford Transit, taki fajny busik, dużo możliwości konfiguracji ma, jak na busa w Eurotrucku. Fajnie się prowadzi, fajna fizyka, naprawdę również go wam bardzo, bardzo polecam. I tu zaczyna się ta gorsza część tego odcinka, z tego powodu, że tyle modyfikacji mi zadziałało, a pobrałem ich chyba, nie wiem, z 12 albo 13. Jaki jest powód, nie wiem, wy musicie to też spróbować na swoich komputerkach, ale ja znalazłem linki, więc wszystkie możecie sobie pobrać. Ale przed linkami, które zaraz zobaczycie, zobaczcie portal Eneba, bo oprócz fajnych busów Eurotrucku są też fajne gierki do kupienia w fajnych mega promocjach, a przede wszystkim taniej niż na przykład na Steamie czy w sklepie. Dodatkowo na dole będzie kategoria symulatory, gdzie znajdziecie naprawdę mega fajne giereczki, jakieś army, jakieś mechanic car, jakieś simsy, car mechanic, oczywiście farming, Eurotruck. Więc tak, tutaj był ten Ford Transit, o którym wam mówiłem, tu był ten Mercedes Sprinter, którego jednego pobrałem, tu jest jeszcze jeden Mercedes Sprinter na 1.49, on powinien śmigać fajnie, więc sobie spróbujcie to ogarnąć. Tu mamy jeszcze jednego Mercedesa Sprintera, bardzo ładnego, tutaj patrzcie, elegancko zrobionego, również musicie sobie go pobrać i zobaczyć, czy wam będzie działał. U mnie jakoś nie chciał trybić. Tutaj mamy również wspaniałego Volkswagena Craftera. Wprawdzie na wersji 1.36, teraz mamy 1.49, ale tutaj mamy Volkswagena Craftera 2.5 TDI. U mnie on zadziałał, u mnie on się uruchomił, ale w sytuacji, kiedy próbowałem go modyfikować, się wykrzaczył. Z jakichś z ruskich stron na wersji 1.32, ale działał u mnie. Włączył się. Piękny Renault Master, patrzcie, bardzo ładny tutaj modelik. U mnie niestety też nie zadziałał, ale wy spróbujcie, może u was zadziała, linka macie w opisie. Tutaj Renault Master z wersji 1.31, u mnie kiedyś działał, jak było chyba tak z 20 wersji do tyłu, ale, może nie z 20, ale z 10, ale teraz nie działa. Też możecie sobie spróbować, czy u was zadziała, albo spróbować go na wersji 1.31. Peugeot Boxer, zobaczcie, jaki ładny model. Na wersję on jest nie wiem jaką, a 1.20, 1.19, 20 wersji tylko do tyłu. Co ja gadam, 20, 30 wersji do tyłu. Wtedy działał, wtedy był ładny i tak dalej, ale może komuś z was się spodoba, cofnięcie się tyle wersji do tyłu. No i teraz przechodzimy do tych jeszcze ciekawszych informacji, bo są ładne mody, jak ten na przykład Mercedes Sprinter Mega Mod. Bardzo ładnie wygląda, zobaczcie na te fotki, bardzo fajnie, wnętrza, wow, możliwość konfiguracji, możecie samochód mieć, mieć taki do przewozu osób, zwykły bus, bus właśnie taki z firanką, co tylko chcecie, bardzo ładny busik, bardzo fajnie działa, tylko kosztuje 25 euro, czyli no stówkę trzeba wydać. Kiedyś był dostępny na Piracie, ja tego oczywiście nie pochwalam, kiedyś nie widziałem, przez przypadek pobrałem, no to strasznie logował, ale właściciele tej modyfikacji powiedzieli, że jak pobiera się oryginalnego kupionego, to bardzo fajnie działa i ma bardzo realne dźwięki i w ogóle nie laguje w ogóle, co nie? Kolejny, Fiat Ducato. My z niego kiedyś w ogóle korzystaliśmy w firmie, bo też nie wiedzieliśmy, że jest w ogóle spiracony. Okazało się, że to jest spiracony mod. Teraz chyba też już nie ma bardzo żadnych linków w internecie, ale możecie poszukać. On kosztuje 15 funtów, więc troszeczkę taniej, 15 razy 5 to będzie gdzieś koło 70 zł. Za tego Fiata również podobno bardzo dobrze działa wersja kupiona. Gorzej działa tutaj wersja z internetu, jakaś piracka. Podobno kupiona wersja działa bardzo ładnie, bardzo fajnie zrobiony ten busik i też ma możliwość przewozu samochodu. I tutaj nowinka, Iveco Daily Mega Pack. Tutaj mamy 25 euro na zakup tego cacka. Podobno działa bardzo, bardzo super. Tej Iveco też bardzo dużo modelowań, różne możliwości podpinania przyczep i nie tylko. Dużo osób sobie właśnie chwali tego Iveco Daily. Też ma właśnie możliwość bycia busem z firanką, busem właśnie z jakąś chłodnią i tak dalej, i tak dalej. No tylko tutaj no cena jednak jest chyba najbardziej taka, no, wymagająca. Napiszcie koniecznie w komentarzu, która modyfikacja, którą dzisiaj pobraliście, wam zadziałała. Oraz bijajcie na Discorda, bo tam w sekcji Euro Truck Simulator 2 na kanale mody będziemy się tutaj wymieniać modami busów. Jak coś znajdziemy, to na pewno tam wyślemy.